Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrałem W. Dzisiaj pogadamy o Dune od wydawca Gale Force 9. Jest to gra, która wróciła po dobrych ponad 30 latach, także jest to już bardzo stara gra planszowa. W tej wersji zmian jest dosłownie kilka, tak naprawdę głównie tutaj liczy się kosmetyka i głównie liczy się to, że udało się w końcu pozyskać licencję i na rok przed dużą premierą filmową Dune'y udało się przywrócić dla graczy tę grę planszową, która jest po prostu legendarna. Wiele osób się w to zagrywa do dnia dzisiejszego. Ja pamiętam, zawsze to była dla mnie taka legendarna gra, która pojawiała się w wersji print and play. Ludzie udostępniali, drukowali, przygotowali własną kopię ze względu na to, że po prostu nie dało się tego kupić. Więc ja, skuszony tym, że jestem wielkim fanem gier Area Control, musiałem to sprawdzić. I powiem Wam, że jest to gra, którą moim zdaniem każdy powinien przynajmniej raz w życiu zagrać, żeby doświadczyć. Równocześnie uważam, że ta gra ma bardzo dużo problemów i czuć po prostu, że jest to stara gra. Zacznijmy od początku, o co tutaj chodzi. Tak jak klimatycznie mamy w książkach i kilku filmach, jakie powstały i chyba serial był, zdaje się, będą tutaj różnego rodzaju rody, które walczą na powierzchni właśnie tytułowej planety Duna, walczyć o przyprawę. Przyprawa jest to właśnie główny surowiec w grze. Za przyprawę będziemy tak naprawdę wystawiać wszystkie jednostki, będziemy kupowali nowe przedmioty z licytacji kart, które wchodzą w ciemno. I wygrywa gracz, który będzie kontrolował trzy takie, zobaczcie, miasta pojawiające się na planszy. W momencie, kiedy w kartach przypraw, które dociągamy co turę, żeby zobaczyć, gdzie pojawia się przyprawa, jeżeli pojawi tam się taki wielki robal, oznacza to, że jest faza sojuszu. To znaczy, dowolni gracze mogą stwierdzić przy stole, że tworzą dwuosobowy sojusz, który dzięki temu może wygrać grę, jeżeli razem ma cztery takie fortece, tak? Czyli możemy wygrać samotnie, jeżeli mamy trzy fortece, albo w przypadku, jeżeli wyjdzie ta karta, możemy zawrzeć sojusz i wtedy łącznie musimy mieć cztery takie fortece. Albo gramy do 10 rund, jeżeli nikt nie wygra, to jeden z rodów ma po prostu warunek zwycięstwa, że wtedy oni wygrywają. Tak, więc gramy, dokładamy jednostki na planszy, przesuwamy jednostki, licytujemy o nowe karty, walczymy ze sobą przez użycie takiego koła bitewnego, no i mamy przepychanki, tak? I pierwsza rzecz, która się tutaj rzuca w oczy, to ogromna różnica między poszczególnymi rodami, tak? Bo jedni na przykład w ogóle nie mają na początku jednostek na planszy, inni na przykład zarabiają gotówkę za karty, które inni wlicytują. Trzeci na przykład ma dużą pulę zdrajców i są ogólnie mocniejsi, mają więcej przedmiotów. Także każdym rodem gra się naprawdę inaczej, przez co ta gra ma spory próg wejścia. Jeżeli zagracie w to pierwszy raz, możecie ok, załapiecie wszystkie zasady, ale takie niuanse związane z tym, kto kogo bije, w jaki sposób dane rody ze sobą działają, jak działają jakieś tam szczególiki związane z działaniem umiejętności specjalnych danej frakcji, to wszystko gdzieś tam musi wyjść w praniu i szczerze mówiąc tutaj instrukcja nie pomaga, bo ja czytałem ją dobre kilka razy przed graniem i jakieś wątpliwości ciągle się pojawiały, tak? Co się dzieje, jeżeli ja odpalę umiejętność specjalną i ty odpalisz umiejętność specjalną? Jaka jest kolejność działań? Jak to w ogóle działa? I faktycznie szukałem na Board Game Geeku i tych pytań pojawia się sporo od graczy i no, to jest chyba kwestia tego, że faktycznie gra jest w swoich założeniach starsza i taka bardzo otwarta. Tutaj można robić bardzo wiele rzeczy, które są gdzieś tam luźno opisane zasadami. Nie do końca to jest tak, wiecie, jak w dzisiejszych eurograch, że konkretnie mamy akcję ruchu, to jest od A do B. Tutaj jest troszkę faktycznie to bardziej skomplikowane. Nie pomaga też plansza, która teoretycznie niby się wydaje duża, ale nasze żetony, które są mikroskopijne, w ogóle się nie mieszczą na terytoriach. Czasami trzeba się podpytać kogoś, czy ty chciałeś położyć ten żeton tutaj, czy tutaj, no bo one są tak blisko siebie i są tak małe te terytoria, że aż czasami po prostu się nie da. Co sądzę o samej grze? Myślę, że to jest całkiem przyjemna rozgrywka. Tak jak mówię, mam kilka problemów związanych z tym, że na przykład tutaj nie ma żadnego mechanizmu pomagającego słabszym graczom. Tak jak większość gier teraz ma w jakiś sposób to zademonstrowane, nie wiem, w takim sajcie na przykład, jeżeli bijesz kogoś, kto jest słabszy i ma robotników, to tracisz na reputacji. Tutaj kompletnie tego nie ma. Walka wygląda tak. Wybieracie kółko, tak jak na przykład w sajcie. Wybieracie ile jednostek chcecie, jaką siłę jednostek chcecie wybrać i tyle poświęcicie, jeżeli wygracie bitwę. Dodatkowo dokładacie lidera i jakąś broń.
I takim zestawem dopiero odsłaniacie to przeciwnikowi i porównujecie wtedy siłę, tak? Bronie często zabijają liderów, którzy dodają jakieś tam siłę w walce. I jeżeli przegrywacie bitwę, to słuchajcie, tracicie całe wojsko, tracicie przedmiot, który użyliście, tracicie lidera. Także tak naprawdę tracicie wszystko. Wygrany tylko i wyłącznie traci tyle, ile wybrał na tym kółeczku. Także widzicie już jakby na czym może polegać problem. Na tym, że jedna, dwie, trzy przegrane bitwy w ciągu gry mogą wam całkowicie już jakby zabić rozgrywkę. Oczywiście tutaj jednostki są dosyć tanie, no bo możemy sobie je po prostu dokupić za przyprawę co turę, ale faktycznie to jest bardzo bolesne, jeżeli przegracie właśnie kilka takich bitew, to totalnie jakby możecie być na oboczu, gdzieś tam walczyć, próbować z sojuszami, ale będzie już tutaj bardzo ciężko. No, ta gra po prostu nie bierze jeńców. Tutaj nie ma żadnych mechanizmów, które by pomagały tym, żeby po prostu nie było gracza alfa i gracza beta, tak, w tym przypadku. Podoba mi się ta asymetria, faktycznie, nie wiem, chyba moim ulubionym jest faktycznie ten system, że możecie, słuchajcie, przewidzieć, jedna z frakcji ma umiejętność przewidzenia, w której rundzie i która frakcja zwycięży. I jeżeli faktycznie przewidzi ten los, te wydarzenia, a nawet pomoże w tym, to wtedy ta frakcja wygrywa zamiast tej, która wygrała normalnie, więc naprawdę tutaj miksów i takich śmiesznych smaczków jest naprawdę bardzo dużo, ale podejrzewam, że wiele osób może być zirytowana trudnością zasad, a raczej niuansów, jakie pojawiają się w czasie używania poszczególnych przedmiotów i rzeczy w czasie gry. I czasami właśnie tym, że osoba może być tak praktycznie wyeliminowana z rozgrywki, ale nadal gra. Mi to troszkę przypomina Cykladę pod całą wersję, gdzie też miałem sytuację, gdzie ktoś był na jednej wyspie, potencjalnie nie mógł wygrać, ale jeszcze grał i no nie jest to jakby najbardziej kolorowe rozwiązanie. Ja boję się na chwilę obecną wystawić ocenę taką definitywną Dune. Ja na pewno muszę jeszcze trzeci, czwarty, piąty raz zagrać, żeby tutaj wgryźć się w te zasady, jeżeli chodzi właśnie szczególnie o działanie poszczególnych frakcji, jak grać każdą frakcją. Zagrać na pewno jeszcze bym zagrał, więc tutaj jakby nie ma obaw, że gdzieś tam strasznie źle się bawiłem przy tym. Ale boję się też, że mogę mieć ciężko współgraczy, bo niektórzy po pierwszej rozgrywce stwierdzili, że nie, to nie jest gra dla nich, totalnie, bo tutaj jest za dużo po prostu takich dziwacznych mechanik. Inni z kolei też, co lubią Dune, poczuli, że tu jest naprawdę dużo klimatu, że tu jest związane wszystko właśnie z książką, z filmami, z serialem i naprawdę tutaj wszystko klimatycznie bardzo dobrze się zazębia i mechanicznie nie jest aż tak trudno, jakby ja to przedstawiam wam z tymi problemami, z zasadami, tak? Ja bym powiedział, że nie powiedziałbym, że to gra, którą powinniście po prostu biec do sklepu i kupić, bo wydaje mi się, że ona jest za bardzo niszowa w stosunku do tego, jak mi się wydawało, bo myślałem, że to jest gra, która musi się spodobać każdemu, bo każdy pokazuje, że w to gra i chce to zagrać i wszyscy czekają na tę edycję. Jednak jest to gra, którą bym tak na spokojnie, jeżeli macie znajomych, zagracie ze znajomymi, jeżeli możecie, to złóżcie się na przykład ekipą, bo wtedy nie będziecie mieli dużo, dużo straty. Stosunek ceny do jakości jest naprawdę spoko, bo mówię, ja już się przyzwyczaiłem niestety, że większość gier Area Control to wiecie, już teraz obecnie półka 200 zł plus, to możecie poniżej 200 zł spokojnie znaleźć. A może w przyszłości jakieś polskie wydanie, nie wiem, nie słyszałem żadnych plotek, z Game Force rzadko polskie wydawnictwa współpracują, ale gdzieś tam jakieś gry już się pojawiały, więc może Duna też by zawitała do Polski, bo mówię, ja bym chciał, żeby ta gra była popularna, bo widzę tutaj fanów. Ja widzę, że to jest taka typowa amerykańska gra z wieloma twistami, tak jak mamy Cosmic Encounter albo Twilight Imperium. To te trzy gry razem z Duną, wydaje mi się, że to są gry, które warto przynajmniej raz zagrać, żeby zobaczyć, jak ciekawe mogą być naprawdę projekty gier planszowych, takie nieszablonowe. To jest totalnie nieszablonowa gra, która zaskakuje, która ma dużo fajnych smaczków. Ale przez to cierpi czasami na takich, wiecie, niuansach związanych z balansem, z prostotą rozgrywki. Ale ja na waszym miejscu bym sprawdził. Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości co do Dune, to oczywiście dajcie znać w komentarzach i to będzie wszystko. Także dzięki wielkie, do następnego. Hej!